Przede wszystkim klient zyskuje gwarancję najwyższej jakości naszych usług. Osiągamy ją poprzez profesjonalną usługę oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych. Dysponujemy świetnym zapleczem technicznym, wiedzą i doświadczeniem. Oferujemy kompleksowy zakres naszych usług. Wyspecjalizowaliśmy się w naprawie samochodów marki Skoda. Zawsze dokumentujemy naprawy. Tworzymy prawdziwą historię serwisową tych samochodów. Jesteśmy transparentni, zawsze dotrzymujemy obietnic. Lubimy naszą pracę i staramy się obsługiwać naszych klientów jak gości. Porównując serwis autoryzowany, nasz serwis, do innych warsztatów, myślę, że tylko w tym przypadku klient ma pewność, ma gwarancję, że jeśli usterka powstała z winy producenta, to zostanie ona usunięta bezpłatnie dla niego, albo w ramach gwarancji, albo tak zwanej akcji serwisowej, akcji fabrycznej. Mogę powiedzieć, że mamy największe doświadczenie, jeśli chodzi o serwisowanie samochodów marki Skoda na rynku poznańskim. Nasz serwis istnieje już od 1998 roku. Jednocześnie mogę powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy jednym z trzech największych serwisów w Poznaniu. Obecnie zatrudniamy około 30 pracowników na samym serwisie. Jesteśmy, myślę, że dobrze zorganizowani. To jest kluczem do sukcesu i do tego, jak zapanować nad taką liczbą samochodów i ilością klientów i zadbać jeszcze o to, żeby byli w pełni zadowoleni. Proces obsługi klienta odbywa się według określonego schematu, sprawdzonego schematu. Za każdym razem działamy w ten sam sposób. Rozpoczyna się od umówienia klienta na serwis. Może się to odbyć telefonicznie, osobiście lub mailowo. Większość klientów, myślę, że około 90%, umawia nasza asystentka. Odbiera telefon, pozyskuje dane klienta, dane samochodu, wypytuje, co się dzieje z danym samochodem, umawia go w kalendarz. W kalendarzu przypisuje do konkretnego mechanika i do konkretnego doradcy. Następnym etapem jest proces przygotowania się do tej naprawy, do wizyty klienta. Doradca serwisowy otwiera tak zwane zlecenia Aviso. Wprowadza wszystkie dane klienta do komputera, dane samochodu. Wprowadza też zakres naprawy, który zgłosił klient. Magazyn części przygotowuje części do tej wizyty. Następnym etapem jest już wizyta klienta. Na monitorze jest widoczna lista samochodów z przypisanymi do nich doradcami. Doradca serwisowy wspólnie z klientem dokonuje oględzin tego samochodu. Sprawdza, czy nie ma jakichś uszkodzeń. Wskazuje również na rzeczy, które jest w stanie zauważyć w momencie przyjęcia samochodu do serwisu. Następnym etapem w tym procesie obsługi klienta jest już naprawa. Samochód trafia na warsztat i w pierwszej kolejności jest sprawdzany według checklisty. W ramach każdej wizyty sprawdzamy oświetlenie, ogumienie, zawieszenie. Sprawdzamy podwozie samochodu, komorę silnikową pod względem uszkodzeń, wycieków. W przypadku przeglądów okresowych zawsze sprawdzamy, czy są jakiekolwiek usterki elektryczne. We'll be right back.
Za każdym razem mistrz serwisu dokonuje kontroli jakości, sprawdza, czy wszystkie rzeczy, wszystkie punkty, które zgłosił klient, zostały usunięte. Wykonuje jazdę próbną i kwituje, czy dana naprawa jest skuteczna. Po kontroli jakości samochód trafia na myjnię, a w tym czasie doradca przygotowuje samochód do wydania. Kompletuje dokumenty, wypełnia książkę serwisową, przygotowuje fakturę pro forma. W ten sposób staramy się zbudować zaufanie naszych klientów i zawsze dążymy do tego, by nasi klienci byli w pełni zadowoleni.